Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Przed nami jedna z najbardziej wyczekiwanych walk roku w Wadze Ciężkiej. W sobotni wieczór w Londynie dojdzie do rewanżu Zilla Zanga z Joe Joyce'em. W stoczonym pięć miesięcy temu pojedynku numer jeden 40-letni Chińczyk sprawił sensację, rozbijając twarz bezradnego rywala do tego stopnia, że sędzia zmuszony był do przerwania walki. Czy Joyce wyciągnął wnioski i potwierdzi, że kwietniowa porażka była tylko wypadkiem przy pracy, czy może czeka nas powtórka z rozrywki? Zwycięzca będzie obowiązkowym pretendentem do walki o Mistrzostwo Świata z Oleksandrem Usykiem. Wiosenne starcie z Zilejem Zangiem miało być dla Joe Joyce'a pojedynkiem na podtrzymanie aktywności. Brytyjczyk uchodził za pięściarza stop 5 światowej wagi ciężkiej. Miał już na koncie zwycięstwa przed czasem choćby nad Josephem Parkerem, Danielem Dibła czy Carlosem Takamem i kwestią czasu wydawało się przystąpienie przez niego do konfrontacji o tytuł mistrzowski. Jagrenaut nie zamierzał jednak bezczynnie czekać na Aleksandra Usyka i chciał dać kibicom na wyspach jeszcze jeden pokaz swojego niszczycielskiego boksu. Zank nie był przeciwnikiem z pierwszej łapanki. To srebrny medalista olimpijski, który na zawodowych ringach przegrał tylko z Filipem Krygowiczem, sprawiając mu w dodatku mnóstwo problemów i rzucając nawet na deski. Wcześniej mierzył się jednak z zawodnikami bardzo przeciętnymi, a przy tym wiadomo było, że miewa problemy kondycyjne, co w starciu z kimś takim jak Joe Joyce miało skończyć się porażką przed czasem. Tymczasem od pierwszego gongu pojedynek przybrał zupełnie niespodziewany obrót. Zank co chwilę wstrząsał Joycem swoimi mocnymi i precyzyjnymi ciosami z lewej ręki, na które Brytyjczyk nie był w stanie znaleźć odpowiedzi. Juggernaut chwiał się, krwawił, a jego prawe oko z rundy na rundę było coraz bardziej opuchnięte. Wiedząc, że walka w każdej chwili może zostać przerwana, faworyt próbował przełamać rywala swoją aktywnością, był jednak bardzo nieskuteczny i co chwilę nadziewał się na kontry. W rundzie szóstej przyszło natomiast zakończenie. Po konsultacji z lekarzem sędzia uznał, że kontuzja oka uniemożliwia Joyce'owi kontynuowanie rywalizacji. Joe Joyce przyjął porażkę z godnością, ale szybko dał też do zrozumienia, że zamierza skorzystać z zapisanej w kontrakcie klauzuli umożliwiającej mu wzięcie rewanżu i do tego drugiego pojedynku rzeczywiście dojdzie bardzo szybko. Juggernaut przyznał ostatnio, że nie docenił Zanga. Myślał, że zamęczy go swoją aktywnością i w późniejszych rundach znokautuje. Nie spodziewał się jednak, jak szybkim i precyzyjnym ciosem dysponuje Chińczyk. Równocześnie zapowiedział, że wyciągnął wnioski, miał dobry obóz przygotowawczy, podczas którego skupiał się na rywalizacji z zawodnikami leworęcznymi i teraz zobaczymy go w ringu w znacznie lepszej dyspozycji. Zhang mówi tymczasem wprost, że zamierza skończyć Joyce'owi karierę, a ja zastanawiam się, czy w pewnym sensie nie zrobił tego już w walce numer jeden. Joe Joyce przeszedł na zawodowstwo bardzo późno, mając już wypracowany określony styl. Początkowo z tego mocno jednowymiarowego boksu powszechnie drwiono, później ze względu na kolejne zwycięstwa podejście nieco się zmieniło, ale ten styl w zasadzie nie ewoluował. Oparty był na wielkiej intensywności, znakomitej kondycji, konsekwencji i odporności, ale przy tym wszystkim Joyce zawsze miał mnóstwo luk w defensywie, przez to był stosunkowo łatwy do trafienia. Do dnia starcia z Zhangiem maskował swoje mankamenty. W boju z boksującym z odwrotnej pozycji Chińczykiem w końcu trafiła jednak kosa na kamień. Gdyby Joe Joyce miał 20 lat, to taka porażka mogłaby być dla niego cenną lekcją. Zdałby sobie sprawę, co w jego boksie nie funkcjonuje i mógłby pracować nad tym na treningach. Problem w tym, że ma już jednak lat 38. Przez tych kilka miesięcy zapewne ciężko pracował i jest zdeterminowany, by się zrewanżować. Nie mógł jednak nauczyć się od podstaw defensywy. Porażka w pierwszej walce nie była z kolei dziełem jakiegoś przypadku w postaci pojedynczej nokautującej bomby. Zang od początku do końca miał przewagę, a jego uderzenia wchodziły jak w masło na twarz usztywnionego, właściwie nie poruszającego głową przeciwnika. Owszem, teoretycznie Joyce nie został znokałtowany, lecz zastopowano go w związku z kontuzją. Urazu nie doznał jednak w wyniku np. zderzenia głowami, lecz w związku z tymi nieustannie przyjmowanymi bombkami. Został po prostu zdeklasowany, co każe mi podawać wątpliwość jego szansę w pojedynku rewanżowym. O tym, że Joyce postawił na zmiany, może świadczyć ceremonia ważenia. Brytyjczyk wniósł aż 127,5 kg, czyli 11 kg więcej niż przed pierwszym pojedynkiem i zdecydowanie najwięcej w całej karierze. Zang przez tych kilka miesięcy też wyraźnie przybrał i teraz waży ponad 130 kg. Pytanie jednak, czy waga może całkowicie zmienić obraz rywalizacji w sytuacji, w której pierwszy pojedynek miał taki jednostronny przebieg? Podsumowując pierwszą walkę Joyce'a z Zangiem, wspominałem o rywalizacji Dylana White'a z Aleksandrem Powietkinem. W pierwszym starciu White miał tam zdecydowaną przewagę, ale Powietkinowi wszedł jeden nokautujący cios. Brytyjczyk zdecydował się więc na rewanż i w nim już pewnie zwyciężył, udowadniając, że ta wcześniejsza porażka była tylko wypadkiem przy pracy. Joyce przegrywając stracił pas WBO Interim i status obowiązkowego pretendenta do walki z Usykiem, więc z tego punktu widzenia rewanż jest naturalnym rozwiązaniem. Czasem bywa jednak tak, że jakiś zawodnik po prostu kompletnie nie leży ci stylowo. I tak jak na przykład rewanż z Robertem Heleniusem de facto zakończył karierę Adama Kownackiego, tak tutaj ponowne starcie z Zangiem może być gwoździem do trumny dla Joe Joyce'a. Buchmocherze nie widzą w tej walce wyraźnego faworyta i ja też nie mogę powiedzieć, że całkowicie skreślam Juggernauta. Na pewno będzie chciał on zaboksować na bardzo dużej intensywności, a jeśli przeciągnie Zanga do dalszych rund, to być może po prostu go zamęczy, bo to na pewno wciąż potrafi robić. W pierwszej walce jego aktywność na nic się jednak zdała, bo zdecydowana większość ciosów pryła powietrze. Chińczyk tymczasem był niesamowicie skuteczny. Ta odwrotna pozycja rywala była dla Joyce'a prawdziwym koszmarem, który poskutkował zamknięciem mu oka. Co natomiast być może najważniejsze, Zank udowodnił, że Brytyjczyk nie jest niezniszczalny. Wcześniej mógł przyjmować niezliczoną ilość ciosów, w końcu jednak się one skumulowały i tej dawnej odporności nie będzie się już dało odzyskać. Choć więc myślę, że Joyce zaprezentuje się tym razem lepiej niż po pojedynku numer jeden i że pokaże wielką determinację, to jednak, moim zdaniem, znów przegra przed czasem. Lewa ręka Zillea Zanga powinna znów wykonać tu największą robotę. Na undercardzie sobotniej gali pokaże się między innymi Antony Yard. Brytyjczyk wraca do ringu po twardej, lecz ostatecznie przegranej walce o Mistrzostwo Świata z Arturem Betterbeev. Zobaczymy też m.in. nadzieje wagi ciężkiej Mozesa i Taumę, najmocniej będziemy jednak oczywiście wyczekiwać głównego wydarzenia. Transmisję z imprezy w Londynie przeprowadzi Polsat Sport Extra, początek o 20.30. I gorąco namawiam do tego, by spędzić ten sobotni wieczór z boksem. To nie jest udany rok dla wagi ciężkiej, jednak starcie z Zanga z Joyce'em to naprawdę najwyższy poziom i gwarancja wielkich grzmotów.